stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina che mi sento di morire. Witamy na gospodarstwie u pana Jokera. Zobacz, giełda samochodowa. Giełda samochodowa. No to idziemy. Idziemy, to tutaj od początku. Idziemy tu, od maszyn zaczniemy. Od maszyn idziemy. Jak widzicie, Joker wpadł do nas na jemenówkę. I pomyśleliśmy, żeby sobie nagrać jakoś tam vloga o prowadzeniu gospodarstwa. Sam to zaproponował, to co mówię, nie odmówię, nie? Jo, tutaj przyczepka jakaś jedna jest, tutaj waga na... Na tuczniki była kiedyś, na byczki, ale jest przerabiana na big bagi do zboża i te sprawy, że tylko turem podjeżdżam i stawiam. No, i tu masz jakiś silos. Jo, to jest wszystko zboże, nie? No, o, co tu jest? Nowy nabytek na gospodarstwie? Nie no, na testy, nie? Na testy. Metal fach. Polecamy firmę, bo naprawdę... Dobrze kryje, nie? No, robi robotę na polu. No ma kornik, no. Nie? O, tu są takie jakieś, idą dziewuszki. Słuchajcie. Nie. Makornik, wczoraj tu roliśmy. Nie, otwarty. To wchodzimy, tak? Nie. No chcesz, to wlejcie. Makornik, powiem ci, fajnie się jeździło. Fajnie, nie? No, jeździłem, nie? To fajnie. Jak się nie przekonasz, to nie wiesz, nie? Jo, chodź, idziemy do sodowej. A tutaj jeszcze co tu masz? Tutaj masz łopryskiwacz, rozrzutnik, zetorka. Osłona mi spadła, widzicie? Tak. Ale ma lepsze smarowanie, bo gówno spadnie, to jest nasmarowane na bieżąco. Zetorek, z którym? A tych strzelotów nie używasz, nie? Używamy. Też? Tylko dmuchałem je napełniamy. Aha. Tu masz podajnik, nie? Jo. Tu tirem podjeżdża, nie? Tak. I bezpośrednio tira leci. Aha. A tu mamy zetorka, nie? Zetorka. O nas dość długo, jeszcze do Unii, w Unii nie byliśmy, też był kupiony. No. A tura kupiliśmy rok temu. Z metalfachu też, jak widzicie, i krokodylka mamy do niego. Robotę robi, Joker może powiedzieć coś. No fajnie robi. Powiem ci, masz u nas tak na tych linkach tak się zacina ten tur, a wyrobiony jak może. Nowe, to wiesz, to fajnie jo. Chodzi, nie? A tutaj tak delikatnie chodzi dosyć. Czuły taki bardziej, nie? No ale nie ma takiej mocy jak u John Deere. John Deere... O, idziemy do środka. A tu mam przyczepę, nie? Tu mam, zobacz. Te zrębki, co ci mówiłem, nie? Tak. Byliśmy po... A wy macie jakiś ten... maszynę co? Do zrębek, tak? Nie. Czyli tu stoi... Kupiliśmy to, nie? A kupujecie to? No. Mamy takie trzy przyczepy, co ma tu sanki dla 47, nie? Tam kupiliśmy, nie zgadzam, za ile tam kupiliśmy przyczepę. 500 zł. 500 zł? No. Chłopie, ale robota robi. No i tu sianko, nie? Pełno siana. Jak ktoś jest zainteresowany, to... pisać do mnie na prywatnym i się dogadamy jakoś. Jo, będziemy sprzedawać na pewno. No. Chodź, teraz wam pokażę ci ten kosz, gdzie wjeżdżam, nie? No. Żniwa. A tutaj tak sypiecie też luzem zboże? Co? Zboże tutaj sypiecie luzem? Jo. Jak jest dużo, to sypiecie, nie? No. O, tu widzisz, mam kosz zasypowy, nie? O, tutaj, tu no. Wjeżdżam, nie? No. Cofać musi zazwyczaj, nie? Nie, to wjeżdżasz mam na wylot, nie? Aha. No. I jak żniwa i jak jest blisko domu, to ojciec kosi, nie? Tak. Jeden przyczepem tylko odwożę, nie? Przyjeżdżam, kobiety są tu, nie? To jest ich zadanie tutaj obsługiwać ten sprzęt. No. Kaskaderski. I wjeżdżam, tylko wysypię całą przyczepę. A ty masz tu wyżej, a nie mogłeś trochę zaniżyć to? Żeby to było na równo? Nie szło, bo woda wychodziła w piwnicy. Aha, no. Rozumiem. I był obcięty i tak było dolane, ale później chcemy tą pierwszą ramę tak robić równo beton, nie? Tak, no naleca to, nie? I wysypię, przyczepa ładna wchodzi zawsze cała, nie? No. Taka pełna. I oni tu pilnują, jadę na pole i dalej kosimy, nie? No. I robota idzie.
Tak. Silosy też płaskie, płaskie silosy są i co, dobre, ci powiem. No coś. Trzeba wybierać z dołu, nie? Jo, trzeba wywalać. Masakra, nie? A tam jak goźelnia się zrobi na dole, jak wody podejdzie. Jo. No. To jest tylko kilof, młotek i jedziesz. Żebyś wiedział. Żebyś wiedział. Zamykasz dziewuszki? Co? Zamykasz dziewuszki? I ci powiem, tu jeszcze tak planie mamy, nie? No. Zobacz, bo to jeszcze oryginalne są te. No. Jak wyprodukowali, tak zostało, nie? Chcemy metalowe zrobić, wiesz? No, ale zobacz, dobra. Olejem spalone, posmarowane. Dziury dla Tofika zrobione tylko tutaj. Ja to wskakuję zawsze, jak chcę coś sprawdzić szybko, hyc, jebne, nie? I a zobacz, tu na Lilliputów budowali te stodoły. Ty to chodzili ludzie tak, taki, a dzisiaj wiesz, każdy się rodzi, to na imadle każdego rozciągają, nie? Idziecie? Teraz co na kurczakach chowali, dlatego taki ludzie porośli. Dokładnie. A teraz dzieciak się rodzi, to już kurde z telefonem w ręku, nie? Tak. Kurde, my mieliśmy dzisiaj, kurde, pięciolatka spotkasz, to on ci, kurde, Facebooka ci zaloguje i wszystko, nie? No. A my jak my mieliśmy 5 lat, to ja nawet nie wiedziałem, co to Facebook jest. No, ja też. Ja dopiero nie, jak miałem 16, 15 lat, no, z Facebooka miałem. No i no, bo no. Nie, kurde, można powiedzieć, że jestem z niego zadowolony bardzo, nie? No, co tam, idziemy gdzieś jeszcze do tych budynków? Tam, do tyłu pójdziemy, do budynków, nie? Tak. Po kolei. No. Po kolei, panie. Sprzęt stoi, odpoczywa, bo akurat tutaj robiliśmy razem, działaliśmy na gospodarstwie, wczoraj, nie? Wczoraj od rana wzięliśmy gnój, Joker też z nami ogarnął temat, ładował turem. Tak, zobaczmy sobie vlogi. No, vlogi będą na pewno. Bo to będzie chyba końcowy vlog. Co? To będzie ostatni vlog no, z pobytu u ciebie. Dokładnie. Bo jest dzisiaj już niedziela, więc sobie oprowadzamy tylko i takie nagrywamy. Musisz mocno domknąć i jednocześnie zamknąć. Dobra, idę. No jak widzicie, tutaj jest najlepszy punkt z okolicy. We wiosce takie, nie no. Też się fajnie udał, kupiliśmy go za śmieszne pieniądze, można powiedzieć. Pola zaorałem, góry przeorałem, wszystko, nie? Dokładnie. I dupę też obsrałem. Rabowerk. Rabowerk. Ale w tym roku mało używane, bo na metal fake... Na wiosnę, metal, nie? Metal fach orał wszystko, no, bo metal na testy, fach... to trzeba go testować. Jo. I on tylko na wiosnę orał, nie? Ale ci powiem, że... Rzagon tak szybko nie bierze, nie? No i ja tak jestem mojego zdania. Ścinacze lepszą robotę robią niż przedbuszki. Lżej. No. Tak. Ale jak widzicie, stary, nowy zabytek. Nowy nabytek jest, no. Nowy nabytek na gospodarstwie. Przyczepka za... HLK 8. Przyczepka za 10 tysięcy. Ja strzeliłem tyle, ile kosztowała, dokładnie. Tyle jest. Trafił. No wiadomo, idealna. No rama, wszystko jest fajne. Tylko wiadomo, te buty też trochę podreperować. Tak, podreperować. Chcemy zrobić, wiesz, te kliny, nie? Tak. I plandekę, będzie pikabela, nie? Pikabela. Ja też gadałem z tobą. Ja bym burty zamówił z internetu i wymienił. No my chcieliśmy, nie? Nówki. Tak za 2 lata może, nie? No. Na razie nic takiego. Te burty by wyszły tak ponad 3-3 by trzeba było dać, jak nie lepiej. A ten właśnie u Dawida, nie? No. To ja chcę całą skrzynię kiprującą mu zawieść, nie? No. On mi zrobi, tylko założy i w dupie, nie? Zapłacę i mam w dupie to. O, do Dawida, bo przecież tu masz kolegę. Robi, nie? Pozdrawiamy rolnika, pozdrawiamy farmera Dexmana. O, tutaj też wczoraj będzie vlog u Jokera na kanale. Talerzówka bez ekranów bocznych, ale naprawdę fajnie robi. Jak się jeździe, w koło jeździ się nią, to jest elegancko, nie? Raz przy razie nie da rady jeździć jednak. Bo taka bruzka zostaje. Bo bruza zostaje. Ciężka jest. Jak dość głęboko to ma kornik, powiem wam, ma co robić. I widziałeś. Metal fach. Ja mówię zawsze tech. Metal fach. No. Co chciałem powiedzieć? No. Że wczoraj ten gnój wodziliśmy, nie? No. I ojciec potalerzował i widziałeś, jak to pole ładnie wygląda, no, nie? Jak zaorane. No, w ogóle nie widać gnoju. Robotę robi. Nie powiem, że nie. Idziemy tam zobaczyć jeszcze, co tam jest w środku. W garażu, bizonka. Wszystko pozamykane przed sąsiadami. Nie, kurde. Właśnie, sam się ty. Z tym siadem nie uciekniesz. Zapraszam. Będzie teraz głośno, jak otworzę. Kurde. Ale walło. Za sucho. Za sucho, nie dobrze. Zobacz. Światła tu nie ma. Mam, ale nie będzie jasno. Ciemno jest trochę u mnie na kamerce. No ta lampa się przepaliła? Jo. Zawsze tata mówi, że jak włącza prąd, to radio ma grać, żeby razem było inny klimat. Rozsiewacz do nawozu. Rozsiewacz rauch.
900 litrów oryginalnie, ale mamy taką nastawkę do roboty metalową, widzisz? No. Jawka. Jeszcze taty. A chodzi? Na chodzie? Coś tam tylko ma ten pływak w gaźniku, nie? No. Ma dziurawy i jak... A co to jest tutaj z tyłu takie coś? To jest sadzarka. Sadzarka, a to stara sadzarka. To no. Jest ta czeska, nie? Jo. Tu macie polską? Tak, my no, mamy tego, Remprodexa mamy sadzarkę. Fajna naprawdę. Siewnik do kukurydzy? Nasz też. Siewnik do kukurydzy. No. Kurczę, widzisz, ja takich rzeczy pierwszy raz widzę na oczy, nie? Znaczy jedynie to ten na takich agroshow. No. Ale tak u kogoś w gospodarstwie o, to taki pierwszy raz widzę. Takie przed tym mieliśmy, nie? A teraz tu no. Zastępuję go, nie? A weź tym cyklopem, ile tu męczarni było, nie? Ładować i ładować. To praktycznie tylko ten, tylko... I te ziemniaki z kopca bierzemy, jo. Czy coś, nie? I tylko to, nie? Do jedzenia. No. Pieczkowi. Dokładnie, na frytki. Starczy. Agregat prawoziemny. Tu masz jeszcze stary Poznaniak, tak? To jest Polonez, nie? A, Polonez. No, 3-metrowy, nie? Teraz no za mały do makronika, no ale co? 3 metrowy. No u ciebie to no, też, u ciebie podobne ziemie jak u mnie, tylko że u ciebie jest jednak trochę lepsze te gatunki, czyli masz tam trójkę, czwórkę, jo, trafi się, no. A u mnie jest piątka, szóstka też dużo, bardzo dużo, no. A u nas trójki to nie trafisz w życiu, nie? Czwarta A to jest łot i najlepsza i najmniej. Biedny miejsce jest taka ziemia, że kurde ma kornik stęka z pługiem, nie? No. Ma robotę ciągnąć. O, tu macie kosiarkę czeską, rotacyjna, nie? Też starczy nam te 8 hektarów. O, bardzo ładną masz zadbaną Ankę. Jeszcze dziadek od nowości. Kupił. Od nowości jest u nas, garażowana, deszczu nie widziała. Deszcz tylko widziała, jak z pola zjeżdżała nieraz. Od nowości, garażowana. U nas już cały koś jest do wymiany. Po tyle hektarów. No, się wyrobiły rolki, te gumy, tak samo to. Wymienialiśmy wszystko. Po prostu się pourywało, tak skruszało. My w tym roku całą dupę ściągaliśmy, nie? Tak? No, remontowaliśmy też, nie? A tam też tak samo te gumy, to wymienialiśmy w West też? No, wymieniali też, się też. Już, bo jak się owiną jakieś te... Owiną się, to musisz stanąć, ta... nie? Aż się najgorsza ta przytulia, no aż dym idzie. Owiarka, no. Fajna. Jakiej firmy, nie wiem, bo to od jakiegoś prowadziarza kupiono, nie? No, taka firma Krzak, o. Dokładnie, no. Chuj tu już, nie? O, ale bizon, jaki ładny. Bizon, jesteśmy drugim właścicielem, pierwszym mój wuja. Tata mówi, że jeszcze spuścił wodę, ale jeszcze odpalił żeby wypaliło wszystko. Wypaliło wszystko i jest no spokój go, teraz. Kupiliśmy go bez kabiny, bo się szkarnie był, nie? Mm-hmm. No widzę, jest do urobiona. Tam, nie wiem, czy będzie widać. Widzisz, jest taki notes, nie? 2015, no. I tam jest napisane, co na drugi rok mamy do naprawy, nie? Żeby człowiek nie zapomniał, nie? Aha, no to fajnie. Dokładnie. Żeby przejrzeć, co przejrzeć. A to teraz nawet nie możecie naprawiać, czy co? Nie, my zawsze tak w maju wyprowadzamy aha, to sobie. Aha, bo tak macie czas, no. A tu zgrabiarka. Zgrabiarka tam jest. No, jakieś koła tam może dodatkowe. Jo, to są do tego Ursusa, do międzyrzędzi, nie? Nie zgadniesz, za ile je kupiliśmy? 4 sztuki. Z przodu nówki opony, a z tyłu takie gdzieś, nie? No. 4000, 4 sztuki. No co to niedrogo? Śmiech, nie? Śmiech na sali, no. No co, tu już wszystko zobaczyliście. Zamknę i idziemy tam dalej, nie? Tak, dobra, zamknie. Zamykamy. Koniec imprezy. Blaszek też był jeszcze, dziadek go stawił, wiesz? No. Tu z tych, jak to się nazywa, jakieś takie były spółki, co stawiały, nie? Mhm. Ale widziałeś, jaka posadzka jest, nie? No. Zalewali posadzkę i przyszedł mróz, nie? Mhm. Sam piach, nie związała. Mam kwestię, widzisz, mam tulejki? No. Do zębów, nie? Te zsuwam na bok, nie? Mhm. Łapy. I zęby zakładam i słowem ważę. No tak. Dwa w jednym, można powiedzieć. Ja tak samo mam, tak sam. Ale ciężki, nie? Nie zgadzam się, ile to kupiliśmy. Jechałem pod Poznań, nie? No. Passatem wtedy i... Ale ci powiem, ja nie wiem, po co jest taki szeroki trochę. Czemu? Trochę za szeroki trochę, nie? Ale mi chodziło o to. Tak? Taki szeroki... Po 4 zęby, po 2 snopki biorę na raz. A, no. Bo ty 4 zęby, jo. Jo. Nie zgadniesz, ta sama waży 200 kilo, nie? No. A tej łapy sam nie podniesiesz, takie ciężkie. Tak? Ale materiał konkretny, nie? Ile to kosztowało? 1000 zł daliśmy. 1000 zł? No. To na złomie więcej dostałby. Jo. No, żeby się mieć. Pług, trójka, to tam jeszcze już długo nieużywany. No, nie w Stalina, nie? Kultywator. Jak to po niemiecku, dziadek kiedyś mówił, kremer. A to taki... Wózek świński. No. Dla świń, taki do ważenia. To jest samoróbka. Tu kiedyś, wiesz, tym pelaczem, bo to taki do buraków coś, nie? No, pomiędzy, żeby no, tam... Pomiędzy rzędzie, nie? No tak, wiem, żeby o co chodzi. Zlikwidować fasty, nie? Kiedyś tak to jeździli. Tak. No to teraz... Zobacz, tak szeroko jest ustawione, widzisz? Mhm. To jeździliśmy jeden rok w kukurydzy.
A, no wiesz, jak to pomogło? Spulchnij ziemię, lepiej rośnie trochę, tak. Nie? Korzenie się pobudziły, nie? No, no, no. Chłopie, wystartowały głupie. A ten puk też jest u nas od nowości. I co, nie używacie już go, nie? Nie, tylko tam wiesz, jak odorać gdzieś czy coś, nie? Tak. Bo krój z tyłu jest i do zetora go zawsze, nie? Za to radę, nie? To pierwszy rok, jak ojciec orał, nie? Zobacz, tu masz inny korpus, nie? No. To uwierz mi taki materiał, nie? To no. Jest 2000 rocznik tego puka, nie? Zcięło śruby, nie? I korpus do tyłu poleciał. No. To ona, u nas to samo. U nas wieżyczkę urwaliśmy. No. Zobacz, to jest materiał, kurde. To jest unia grudziąc, nie? No, unia grudziąc, to. No kiedyś te pugi to takie, tutaj, wiesz, plastelina robili. Płyta gnojowa. Wczoraj Joker... No. Chwej dzikie tańce odpieprzał. Z zatorem. Tutaj idziemy. Idziemy tutaj. Najlepszy ciągnik z gospodarstwa, teraz wam pokażę. W zimę najlepiej odpalać. Zakaz palenia, ale już obowiązuje, można palić teraz. Teraz można palić, bo nie większy dym. O. Mercedes. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Jest u nas od nowości, dziadek go kupił. Był zielony, jak go kupił, nie? Teraz czerwony jest. Ale ładnie, zadbany Mercedesik. I tylko założyliśmy mu te, wiesz, takie opony, nie? Ty... Ale ty tym też cztery woziłeś, snopki, chciałeś... Widziałeś, nie? Nawet cztery, no. Ja mówię, kurde, takim ciapeczkiem cztery, no. No, kubeczka, nie? To jest samoróbka. I słomo, nie? Dobra. Ja ci zaraz coś pokażę. Dawaj. Tylko nie, patrz, stój tu. Dobra, stoję, czekam. Ja tu mam kosę tatową, nie? No. Ty, się śmiej. Jeden rok się przydało, jak było zima mokra. Stanęliśmy kombajnem, nie? No, ja żebym jechał w jeden dołek, nie? Ja żebym jechał ostro, nie? Tak? Boliło, aż dupie bolało, nie? Nie no. O, tata go ciął, nie? No. A ja na widok wynosiłem do headeru, nie? Ale taki gdzieś... 20 na 20 taki dołek został, nie? No szkoda, bo pszenica zimowa, no tak. Wykosiliśmy i na widok wyniosłem. I było po żniwach. Mamy tutaj przerobioną szklarnię na oborę. No myślę, że fajnie raz to zrobiliśmy, nie? Jo, fajnie, naprawdę, mi się to podoba. W każdym... Sprzedałeś, teraz zostało ci mało tych dużych, tak, nie? No. Dużych mam tylko 7 czy 8, czy jest, nie? No. Jak, chcesz pieter powiększać tutaj jakąś trochę? Jo, chcemy powiększać, no tak, zawsze chciałem tam, nie wiem, 40 tam pod 50 trzymać, nie? No. Jeden moment był, 40 było, nie? Aha. Tam tej starej oborze też bym chciał, tylko no tam, wiesz, nie jest tak zmechanizowane, nie? Tam by też jakaś fotowareszka wtedy by się przydała. A bo tutaj przerobić i tu słomę inaczej. Przydało, no. Słomę, taką plantekę kupujesz, taką zieloną, wiesz o co chodzi. W stuk, nie? No, w stuk walisz i zakrywasz. Taką agrowłókninę. No, agrowłóknina, jo. Ona niby jest dziurawa, ale no. nie przepuszcza. Ona przepuszcza, odparowuje, a wody mało co wciąga. Ale ona nie? Trochę kosztuje, no ale jednak... No kosztuje, my mamy... Kupisz i masz na my mamy, a kupiono, bo mieliśmy balotę robić, a nie użyliśmy tego. Tu wybiegi mam jeszcze do byków. Wszystko no. Sam z tatą robiłem, nie? Wszystko. Jakbyś tutaj tą szklarnię przyrobił, chłopie, ale elegancja Francja, no wypychanie. To kiedyś były szklarnie, nie? No. Tak ci mówiłem. Jadek tu kiedyś pomidory hodował. I no. My to przerobiliśmy na ten, na byki, nie? Tu wybiegi są o, fajne. Ale tu masz ładowania tych fajną, nie? No to też. To jest D50 poszerzona tylko. No. To ci pokażę, widać. Sam poszerzałeś? Sami, no. Kupiliśmy, nie zgadzam za ile kupiliśmy, szrot totalny. Znowu? Za 1000 zł. Za 1000 zł? No. Opony dostaliśmy od sąsiada, bliźniacze, nie? Bo była na jednych. Jakiś chyba z tych lepszych sąsiadów, co? Jo, z tych lepszych, no. Ten co flaszkę zawsze przyniósł. A. No. I zobacz, patrz. Tu rama była przecięta, nie? Zobacz. No. Tu i tu, nie? No. I my ją w garażu rozjechaliśmy i zobacz, i to wstawiliśmy, nie? No. Taki całownik i kątownik, i ten. Profil taki gruby, no. Nie? Profil, no. I była poszerzona, pospawana i do słomy jest, nie? Tak. 18 sztuk. Oświetlenie bardzo... nawet zrobiła, no. No, obrysówki. I elegancka. Tak, ale powiem, że... Ty, ale ona jest szeroka i nie wali. O to wiesz, chodzi. Jak ten? I jak na asfalcie się tym zajedzie? Musisz na krawężniku prawie jechać. Bo taka szeroka jest. Jo. Tutaj przy osi jest nie jedzie, nie? Ale ci powiem, że fajna, nie? Ale ona jest szeroka, to się nie wywali, nie? Bo to widziałem tam u niektórych to strasznie, to wywalają często się. No, jest taka dość sztywna, nie? Fajna. Bo jak mieliśmy na początku, mieliśmy tylko na pojedynczych kołach, nie? Jo. To ci powiem, że jak woziłem pierwszy rok, bo wiesz, od razu nie mieliśmy tych, nie? Podwójnych. To była taka, wiesz, pijana, jak jechałaś po dziurach. Aha. A jeszcze jak mokre, to ona wrzynała się całkowicie i wpadała. Teraz jak dostała podwójne, to o Jezu, sztywna cholera, nie?
No i fajne. I to wszystko. Mieliśmy taką samą zbiorącą polską, nie? No. To ta podłoga, wszystko z niej wykorzystaliśmy. Opieter nawet luzów na zaczepie nie ma. To było wszystko zrobione. O. Nie może być, bo to u nas jedna puka, teraz trzeba wymienić. Tak, bezpieczeństwo musi być, nie? Tak. Hamulce tylko na przednim ośmo, nie? Mhm. No starczy, jak duma kornika, to ma kornik ma no dobre hamulce. No tak. Chyba na tyle. Na tyle, no. Wały posiedle, tam masz i koniec, nie? Dokładnie. No, idziemy do domu. Idziemy do naszych foczek. Tak. Nie no, fajnie, chciałbym tutaj z tego miejsca Adrianowi i Milci podziękować, że w końcu się do nas wybrali. Aj, wesoło było. Tak, wesoło było. Sobota wykorzystana, 5 vlogów czy 6 vlogów nagranych do 12 godzin. Do 12 godziny od 9, nie? Od 9, no. Pocisnęliśmy ostro. Talerzowanie, gnój, orka. Wszystko było. I zmienianie dmutów w pokoju. Tak. Kurde. No i co? 4. No ale... Ten będzie 5. Tak. No. No ale ty u siebie i u mnie, no to no, jeszcze u mnie vlogów no. Jest, no. Nie? To na dwie kamerki były. Na dwie kamerki jechaliśmy z koksem. Normalnie aż... Kamery parowały. No, ja baterię tylko wymieniałem, widziałeś, non stop. No, no. No i kurde, fajnie jest, nie? Wesoło musi być weekend pozytywnie wykorzystany. Tak. Ja tutaj zapraszam was, moi widzowie, na kanał Niemen Team. Dokładnie. Zobaczcie, jakie fajne maszynki mają, ma. Wiadomo, ten kanał nie jest aż tak rozwinięty jak Jokera, no ale... Każdy kiedyś zaczynał, nie? Ale niedługo możemy dogonić. Mam nadzieję. No, dobra, trzymajcie się. Trzymajcie się, na razie. Hej.